Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci w Vive Karenie, czyli dla Scarlet. Także nie ma co przedłużać, od razu lecimy z tematem, nagrody standardowo te same, jest ich tyle samo. Generalnie pewnie ten film nie zrobi zbyt wielu wyświetleń, bo według mnie jest to jedna z najłatwiejszych arenek do tej pory, no ale i tak warto to nagrać, jeżeli komuś się nie chce robić. Także to będzie nasza walka numer 1, na prawo tutaj. Także wchodzimy, no i ustawiamy Taylin na pierwszym miejscu, Granita na drugim, następnie Rosaline, Scarlet i Solis. Chociaż gdybyśmy ustawili kogoś innego za Solis, to też będzie w porządku. Generalnie tak jak mówię, ta arena jest bardzo łatwa. Wieloma różnymi formacjami da się to zrobić bez problemu, ale ktoś może nie mieć czasu, więc też rozumiem. Także zbieramy, to będzie nasza walka numer 2 tutaj, od razu obok, no i dosłownie ta sama drużyna, nic nie zmieniamy. Ja zapomniałem pokazać obrażeń, ale tam zdecydowanie Scarlet miała najwięcej obrażeń i to nawet nie było blisko, żadna postać inna się nawet nie zbliżyła z obrażeniami. I tak samo zresztą widać tutaj robi no masakryczne obrażenia po prostu, to będzie mega dobra postać, w sumie już jest, bo już teraz oficjalnie się pojawiła. Od razu tutaj mamy walkę numer 3 i nowa drużynka, bo nowe postacie, czyli będzie Tidus, Zafrael, Lorsan, Scarlet, no i Pippa na piątce, to jest nasza drużyna, no i lecimy. Tidus tutaj od razu ładnie się wbija w tego raku, zresztą i tak tutaj kilka postaci robi ogromne obrażenia, więc nie ma co zbierać z przeciwników. Może nie ogromne, ale każdy jakoś tam sobie poradził. Także tak wyglądają obrażenia na walce numer 3. Teraz przenosimy się na lewo. Tutaj na dole jest walka numer 4. No i uwaga, też nic nie zmieniamy. Dosłownie ta sama drużyna. No i jak widać, parę sekund jest po walce. Znowu nie ma co zbierać. Zdecydowanie Scarlet po raz czwarty, już największe obrażenia. Tak jak mówię, pierwszej walki nie pokazałem, ale statystyk znaczy się. Ale tam też miała zdecydowanie największe. Idziemy w lewy górny róg. I tu będzie nasza walka numer 5, nowa drużyna. Czyli będzie Taylin, Zolrath, Rein, Scarlet i na koniec Peggin na piąteczkę. No i lecimy od razu. W tych walkach jedynie kto ginie to jest Taylin, chociaż tak naprawdę ona nie ginie, wiadomo. No i znowu największe obrażenia tak samo. Zbieramy, no i walka numer 6 będzie na prawo ostatnia. No i uwaga, nie zgadniecie, tutaj również nic nie zmieniamy. Ta sama drużyna. Także 3 razy używaliśmy takiej samej drużyny dosłownie, także użyliśmy tylko 3 drużyny tym razem. I to samo kilka sekund po walce, Peggy Scarlet, zbieramy 300 diamentów, idziemy sobie tutaj, no i oczywiście dostajemy ofertę, 60 kamieni fioletowych, 1 na 1, 6 na 6, wszystko ukończone. Także to by było na tyle, ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tak jak mówię, no pewnie większość poradzi sobie samemu, ale bardzo mi miło, jeżeli mimo wszystko wpadliście, obejrzeliście, posłuchaliście. Bardzo wam dziękuję dodatkowo. Życzę wam oczywiście bezproblemowego przejścia całej mapki. Pewnie niedługo zrobimy sobie samony na moim koncie, bo naprawdę chcę Scarlet mieć na wzniosłym jak najszybciej. Także pewnie gdzieś tam na streamie myślę, że tym razem zrobimy moje samony. Ale to jeszcze oczywiście tam zapowiemy, w którymś filmie poinformuję, o której kiedy taki stream miałby się pojawić. Także życzę wam miłego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.